Jo, jestem Kasper, a dzisiaj widzowie gramy sobie znowu w BeamNG Drive. Wiem, wczoraj był odcinek z BeamNG Drive, więc dzisiaj postanowiłem, że też nagram. I dzisiaj widzowie, co będziemy robili, to będziemy, jakby to powiedzieć, będziemy widzowie skakali do tamtej dziury. Więc będzie widzowie co robić. I jeszcze widzowie, wy jeszcze przed startem nie zapomnijcie zostawić lajka i subka, żeby być na bieżąco z każdym moim nowym filmikiem. A my już widzowie przechodzimy. Dobrze, mamy widzowie, pierwszy mamy Opla Astre. Tego ściągnąłem oczywiście, wow, ale daj mi światło. Tego oczywiście ściągnąłem z modów. Jeśli nie wiecie jak ściągnąć mody, to zapraszam na mój kanał, tam jest filmik jak pobrać mody do BeamNG Drive. Poradnik tam jest, a my już widzowie sobie jedziemy. Mamy Opla Aster, zobaczymy jak się zniszczy. Jedziemy widzowie, jedziemy i skaczemy, ziu! Patrzcie jak to wygląda z kierowcy. No powiem wam, że jakbyście tak w prawdziwym życiu skakali, to byście na pewno nie przeżyli, zobaczcie. Byście nie przeżyli, poczekajcie, bo Opel się zablokował. Lecimy dalej. Patrzcie, kluska się z niego zrobiła. Kluska się z niego zrobiła. Ty, pali się, patrzcie. Pali się, on się pali, widzowie, on się pali, oho. Pali się. I do wody. Jeszcze tu walniemy i do wody, boom. O, czerwone światełko tutaj jest. Więc wyciągnijmy, widzę, naszego Opla. Wyciągnijmy naszego Opla tu na górę. Czekajcie. Wyciągnijmy naszego Opla. I zobaczmy, jak on się ma. A będziemy go w sumie nawet trzymali. To powiem, że praktycznie nic z niego nie zostało. A i właśnie tam poleciał. To my widzowie zmieniamy auteczko. Okej, widzowie, a więc teraz wziąłem nam Bentleya. To jest w ogóle jedno z luksusowych aut. To jest jedno w ogóle z najbardziej luksusowych samochodów. No i jeszcze jest jedno auto, tylko zapomniałem nazwy, coś na ry. Zapomniałem nazwy, sorry. Ale dobrze, widzę. Jedziemy Bentleyem. Zobaczymy jak się spisze Bentley. Bo tamten Opel to powiem tak średnio. Skaczemy, widzę. Jak to wygląda? Patrzcie, lecimy. Słuchajcie, my lecimy na dach. Nie, na opony. Patrzcie. Co się z tym autem stało? O, patrzcie. Czemu my tak szybko lecimy? Co się z tym autem stało? Widzę, że się zaczynamy polić. Patrzcie, co się dzieje. I bum. I kolejne bum. I bum. I powiem wam, to tyle z naszego Bentleya. Tu jeszcze się lampy świecą. To tyle z naszego Bentleya. Tu macie pokazane, to praktycznie wszystko na czerwono. Tylko te dwie opony i silnik już ma żółto, ale zaraz silnik będzie też czerwony. No i co? To zostało, widzę, na naszego Bentleya. Praktycznie nic się nie stało, więc my, widzowie, lecimy po kolejne autko. A mianowicie, dobrze, widzowie, teraz wybrałem nam Audi. Piękne Audi. Mamy, czekajcie, to jest Audi S4. Długie, piękne Audi. Niestety drzwi się nie otwierają.
Szkoda, a mogłyby się otwierać, więc co widzowie, my już jedziemy! I patrzcie to! Ale my poszli! I teraz widzowie, lecimy! Lecimy! Jak pięknie się leci! Do wody od razu! Chciałem od razu przyjrzeć do... I patrzcie, co się teraz autem stanie! Patrzcie, patrzcie! Czekajcie! Nasze auto cały czas spada! Patrzcie to! Leci, leci nasze auto i... Bum! I chodźcie, prozwa! Jak one się w ogóle zgniotło! Wow! Aż się zgniotło! Patrzcie, opona odlatuje! Opona odleciała! Leci! Zaczęli mi się znowu palić w ogóle! No, kierowca tu mają ciężko, ciężko... z przeżyciem. Ło! A się rozwalamy! A się rozwalamy, rozwalamy! A i bum do wody! I powiem wam tylko tyle, że z Audi... Co zostało z Audi? To mniej więcej... Tylko... Tyle, w ogóle to nam... W ogóle to jest silnik. Tyle zostało z auta! Kierowca by nie przeżył! Ciężko by ją z przeżyciem. No co widzę, my już lecimy do kolejnego auteczka. A więc tak widzowie, teraz wam zabrałem czarne Camaro. Wiem, słońce wygląda jak brązowe, ale wybrałem nam Camaro. Szybkie. Piękny ryk. Więc jedziemy widzowie. Tolun, Czesio, o nie! Nie! Dobra. Aha. Czemu one się tak ślizgało? Ja chciałem pięknie wyskoczyć, a tu się nam ślizgało. O. Czemu ty się zatrzymałeś? O, czekaj, Camaro, weź, ja ci pomogę. O, leć! Leć! Do wody! Do wody, idź się popluskać! Leć! 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 O nie! O nie! O nie! Ja się rozwala! O nie! Biedny Camaro! O nie! Zaczęliśmy się znowu palić! Camaro! Powiem tylko tyle, że ciężko byłoby z przeżyciem w takim aucie, bo... byliśmy na zewnątrz. A kierownica jest w ogóle wbita w ziemię, więc to jest trochę dziwne. Ale no co? Po Camaro! Naszym pięknym Camaro zostało tylko tyle, więc my widzowie lecimy do kolejnego auta. A więc tak widzowie, wybrałem nam teraz McLarena Senna i posłuchajcie tego dźwięku. Piękne włączanie McLarena. Czemu ci tu leci dyma? Dobra, bo ty tu masz... Jak zakopcony! Ty to, gdzie ten McLaren ma wreszcie rury wydechowe? Bo tu mu leci. Ja by tu miał rydy. Rury wydechowe, on ma tu. Dziwne. Ale się drzwi się otwierają. Jedziemy, jedziemy McLarenem. Skaczemy. McLaren, Senna skacze. Patrzcie jak leci. 200 metrów. Ty, co to? Co to za drewno tam? A ty, to jest most w ogóle jakiś. Widzę. McLaren nam się przepołowił. Zaczął się palić. Ty, czemu ty się przepołowiłeś? I co się stało z tą szybą? No nie, co się stało z tą szybą? Najgorzej. O nie. O nie. O nie.
I bum! I do wody! No i... Aha, dobra, widzowie. Wybuchnął nam McLaren. Czekajcie, powtórka. Dobrze, widzowie. Powtórka jakaś mała była. Bo wybuchnął nam McLaren, jak widzieliście. Czemu ty się przepoławiasz? Aha. Dobrze, dobra, leć! No, leć McLaren, leć! Leć, co się z nim stało? Co? O, tam druga część w ogóle leciała! O nie! O nie! Tylko proszę cię, żebyś tylko teraz nie wybuchnął. Bo jak ty znowu wybuchniesz, to ja nie wiem, co ja zrobię. Dobrze, lecimy, jest woda! Jest, nareszcie! Widzowie, nie wybuchnął nam wreszcie. Więc my już, widzowie, lecimy sobie do kolejnego autka z McLarena. Jak widzicie, nic nie zostało. A więc ja tak wybrałem, widzowie, Bugatti Chirona. Auto warte praktycznie 40 milionów. Więc mamy piękny Bugatti Chiron. Patrzcie, jaki ładny środek. Piękne auto, więc lecimy, widzowie. I teraz, widzowie, rozpędzamy się na maksa. Lecimy! 200 metrów, 500 metrów lecimy. Patrzcie, jak lecimy. Lecimy 500 metrów. Do wody! Leć! Leć! Nie! Nie! O nie! O nie! Nie! Nie, co się... Nie! Co się z tym Bugatti stało? Nie! Proszę! Nie! Powiem wam tylko tyle, że po Bugatti zostało praktycznie nic. Poczekajcie. Odwrócę je. No. Odwróć się! Odwróć. No, czemu ty nie chcesz się odwrócić? No, widzowie, nie wiem, czemu się nie chce odwrócić, ale my idziemy dalej. Ale przechodząc dalej, wziąłem sobie Astona Martina. Teraz będziemy, widzowie, tak, tam wjeżdżali. I może nam się nawet uda wjechać tam na samą górę. Nie wiem, czy widzicie, bo auto zasłania. Poczekajcie, wyjdę z auta. Tam na samą górę. Może się tam gdzieś uda wjechać na samą górę. Więc pierwszy nam widzę Astona Martina. Oczywiście może mu nawet lampę zaświecić. Proszę. To co? Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Wow, ale... Wiesz, szybko jedzę. Tylko teraz proszę cię podjeść. Proszę cię teraz, żebyś się nie wy... Proszę, żebyś się nie wywalił. Proszę, żeby... Nie! Nie! Jedź! Jedź! Nie! Jedź! Nie! 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 Aston Martin, jedź! No jedź! Nie! 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 Jedź! Tak, dobrze! 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 Dobrze, jedź! 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 Ej, widzowie. No jedź! No nie! No i widzowie. Aston Martin sobie niestety nie poradził. Jeszcze mogę driftnąć, więc my, widzowie, lecimy do kolejnego autka. A więc tak, widzowie, wziąłem bardzo, ale to bardzo takie auto. I jak widzowie, jak my nim nie podjedziemy, to po prostu się załamie. Więc my jedziemy, widzowie, jeepem. Jeżeli on nie podjedzie pod tą górkę, to nie, no po prostu się załamie. Jeżeli ty nie podjedziesz pod tą górkę, po prostu nie, no to ty robisz?
Poczekajcie. Poczekajcie. Widzowie. Widzowie. Patrzcie, co my robimy. Rozwalamy się. Ale ci... Ale my dalej jedziemy. Może z takiej kierowcy byłoby lepiej. Może z takiej kamery byłoby lepiej. Więc... Podjeżdżamy. Patrzcie. Patrzcie. Jedziemy. Jedziemy, widzowie. Jedziemy. Jedziemy. Aha. Czekajcie. Bo... Jedź, 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 jedź. Zobacz, spróbuję teraz już driftować, żeby się... Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy, widzowie. Jedziemy. I skaczemy teraz. Zium. Nie, no. Aha. I się... wywaliło nam auto, ale... Dobrze, my... Przechodzimy do kolejnego autka. A więc widzowie, na sam koniec wziąłem nam Monster Trucka, więc jeżeli on sobie nie da rady, to ja nie wiem, co ja zrobię. Jak my skaczymy? Nie jesteśmy... Czemu ty się wywalasz? Czemu ty się wywalasz? Czekajcie, zresetujemy go. Dobrze, jedziemy. Jedziemy, patrzcie. Jedziemy. Skaczemy. Nasz Monster Truck jest duży. On wszędzie pod... Jedzie. Czekajcie, bo na Monster Truck podjechać nie chcę! Nie wywalaj się! Czekajcie. Poruszę go. No! No czemu? No czemu? No halo! Czemu nie jedziesz? No co ty robisz? Widzowie. Tak, odwróć się! Nie! Nie! Nie. Czemu? Wiecie? Dobrze. A my już, widzowie, tym akcentem będziemy kończyli nasz odcineczek. Wy nie zapomnijcie zostawić lajka i subka, żeby być na bieżąco z każdym moim nowym filmikiem. A my już, widzowie, się widzimy w kolejnym filmiku moim. Pa, pa!